rozpoczyna po stronie Teresze. Pokrótce przypomnę składy. W CT będzie grał Danos, JKL, Goku, GFR oraz Sosna. No i w Tero Costa, Patrick, czyli Dziemek, Bienus, Space Cowboy oraz LKNO. No i zaczynamy rundę pistoletową. Gracze Tero, jest tutaj jakiś mały fake na B. Sosna jednak już sobie skrócił środek, już sobie tutaj sprawdził piwnicę. Zobaczył tam Bienusa. A Bienus wychodzi środkiem, wyciąga Goku z żelek. To jest dobre zagranie Bienusa. Costa teraz jeszcze zabija Danowskiego. Wchodzą na gracze Tero. Oj, Sosna przez tego smoka wypestkował Costa, ależ to zrobił. No a Paka jest na B, także ten fake się jak najbardziej udał. Gracze... gracze bety tutaj zafejkowali najpierw B, później niby pobiegli piwnicą, niby weszli na A, a tymczasem bomba zaplantowana na B się B, także fejki jak najbardziej udane. Widać, że ta pistoletówka była przygotowana. LKN teraz czeka na galerii, aż przybiegnie do niego dwójka antyterrorystów. JKL jeszcze tutaj walczy z LKN, ale tam już ktoś wchodzi mu na plecy. To był Space Cowboy, który no już w pierwszej rundzie upokorzył przeciwnika, no wsadził mu kosę w plecy. Cześć Fedek, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zaczęliśmy właśnie spotkanie czwartego etapu Beta versus Gamma. Zobaczymy, jak to się wszystko tutaj dzisiaj potoczy. Jak na razie dobrze zaczyna Beta, ta pistoletówka wygrana, ale zagrana bardzo sprytnie, bardzo mądrze, no i to wyszło. GFR tam próbował się ustawić na górze B, ale już zobaczył go Bienus, ten Nate. No, całkiem celny, 50 HP tylko na koncie GFR-a. Sosna już sobie tutaj przekrócił środek, Sosna z pierwszym fragiem, czy będzie jeszcze jeden? Nie. LKN tylko 46 HP, ale udaje mu się zabić Sosnę. Danowski już przy łączniku będzie wychylał, ale nikogo tam nie zobaczył. Teraz LKN sprytnie tutaj rzucony smoke do żelek, Goku oberwał, jeszcze zostało 12 HP. No a Beta cierpliwie czeka, oni nie chcą stracić jakoś głupie tej rundy. Zwłaszcza, że przeciwnicy mają tylko pistolety teraz. Ależ GFR kasuje przez smoka. No słuchajcie, druga runda i mamy drugiego takiego fraga właśnie przez dym. Ładnie to zrobił GFR. No i tak naprawdę teraz mają problem gracze bety. Już się jednak przegrupowali, już cała trójka tutaj podąża pod bombsite, a dwójka będzie atakowała od pochylni. Jeden to jest LKN i Space Cowboy. Patrick, czyli Dziemek, poszedł sobie od pałacu. Danowski już tutaj czeka, LKN, no nie dał rady go zaskoczyć. Danowski z jednym fragiem, Danowski z drugim fragiem. No i Patrick sam na trzech. GFR już tam podbiega, już koledzy atakują właściwie wszyscy w trójkę, nie miał szans Patrick. No i Gamma wygrywa rundę eko, no czyżby tutaj jakieś zmiany w Gammie, jakaś lepsza gra. Przypominam, że w pierwszym meczu przegrali oni z Betą i to aż do 6. Teraz na pewno chcieliby poprawić ten wynik. Chcieliby w końcu wygrać jakieś spotkanie, bo jak na razie udało mi się wygrać tylko jeden mecz. Cześć Bartek, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że takiego wpierdolu przez V nie będzie. Nie, naprawdę, wczoraj jeśli ktoś oglądał ten stream Izaka, to tam była kupa śmiechu, no po prostu. Ale tak to jest, jak człowiek się troszkę napije, prawda? Tylko myślę, że te drunk streamy są całkiem niezłe. Nie powinniście ich hejtować za to. Wręcz przeciwnie. Tymczasem Beta próbowała tutaj wejścia rampą. Danowski z dwoma fragami, Danowski z trzema fragami. Sosna i Goku jeszcze dorzucili po jednym fragu i bez strat teraz gracze Gammy. Także na eko poradzili sobie bardzo łatwo. No i myślę, że tym razem Becie nie będzie już... To nie będzie dla nich taka prosta przeprawa tutaj. Gamma bardzo zdeterminowana. Gra już mam wrażenie, że lepiej niż w tym poprzednim meczu. No ale oczywiście czas pokaże. Ja jestem ciekawy, co gracze Bety przygotowali tym razem. Stratówka była bardzo dobra, no ale te dwie kolejne rundy jednak przegrane. Czeka tutaj. Próbuję skanować przez tego smoka, no ale nikogo nie trafił. Czasem Sosna wszedł na plecy, no, ale też bez fraga, chociaż Bienus tylko 8 HP.
Jeszcze tutaj jest cowboy, ładnie wyciągnął z Adaenowskiego. No i przeratowali gracze bety, już biegną tam, gdzie Space Cowboy sfragował. On właściwie w pojedynkę zajął sobie ten kącek, a jeszcze teraz obił troszkę Goku 5-3, czyli przewaga po stronie bety. No tylko pistolety mają gracze tej drużyny. Goku wychyla z dżungli, udaje im się jednak sfragować kostę. GFR już zdążył przeratować mocno poobijanie gracze bety, no i to było łatwe dla GFR-a. Dwa szybko zdobyte fragi, jeszcze fraguje JKL tam w łączniku. No i LKNO nie daje rady. Dobra rotacja GFR-a, mocno byli poobijani terroryści. No i runda numer 3 wpada na konto Gammy. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bionos ma wyzwanie, jak zrobi 50 fragów, to dostanie do mnie karambita. Oj, to chyba będzie ciężko, Mat. Wątpię, żeby to się udało Bionosowi. 3-1, Gamma prowadzi. No a teraz, tak jak mówiłem, obie drużyny na fullu. Także teraz mamy szanse wyrównane, no i beta musi w końcu zacząć zdobywać rundy. No Bienus po raz kolejny, on bardzo dobrze z tej piwnicy sobie wychodzi. Po raz kolejny bardzo dobrze fraguje Bienus. Czy będzie jeszcze ten frag? Obił Daenowskiego, ale fraga nie udało się zdobyć. Sosna tam w pałacu, no ale nikt nie popatrzył rampy. No i Sosna tak naprawdę łatwo dał się tutaj zabić. Daenowski teraz w dżungli, fraguje kostę. Bomba upadła, no. To dobra informacja dla antyterrorystów, ale ten smoke kompletnie tutaj odciął Daenowskiego. Space Cowboy był już w pokoiku. I teraz JKL i GFR, ta dwójka będzie musiała odbijać, bo już w jednym składzie paczka. Teraz dobry cover od Patryka i leży GFR, no i JKL sam na czterech. Jest jeden frag od niego, czy będzie kolejny? Zobaczmy tam. Mocno już obity przez Patryka, tylko 9 HP na koncie JKL-a. Trzech przeciwników, a oni wszyscy mają po 100 HP. Musiałby JKL te swoje pesteczki rozdać, ale to będzie mega, mega ciężkie wyzwanie. JKL jeszcze tam walczy od respa, ale wie, że już nie ma czasu, wie, że to jest nie do zrobienia. Już się wycofuje, już będzie zachowywał broń. Biegnie tam za nim LKN-o, chce go tutaj dorwać jeszcze w kuchni. Ej, niewiele brakowało. Ale wziął jednak LKN-o sobie AWP-ę i teraz jeszcze Space Cowboy. Dorwał jednak JKL, nie dał mu zachować broni. Beta zdobywa rundę. Jak tam pieniądze po stronie terrorystów? No, zagrali. Mogą sobie jeszcze zagrać. Spokojnie, tylko widzę, że JKL z pistoletem. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To jest czwarty etap Gamma Beta, mecz rewanżowy. Przypominam, w pierwszym spotkaniu Beta triumfowała. Wygrała 16-6. Teraz, jak na razie, Gamma prowadzi 3-2. I nic nie wskazuje na to, żeby to spotkanie skończyło się podobnym wynikiem jak ostatnio. Chociaż teraz LKN ładnie tutaj na galerii. Miał tam pojedynek z JKL-em. Po 40 parę HP zostawili sobie zawodnicy. Teraz po prostu od piwnicy Daenowski jednak na środku wyciąga Space Cowboya. Dobry ten frak od Daenowskiego. Jeszcze rzucił sobie flesza, ale teraz gracze Darrow wiedzą dokładnie, gdzie jest Daenowski. On ma tylko 25 HP. No szkoda, że LKN tam nie rzucił właśnie, no, właśnie do okna. Tylko na galerii Sosna przykraca sobie rampę, no ale to nie była dobra decyzja. Wyciągnięty przez Patryka, teraz dobrze wcelowany Bienus, aż spudłował. Po raz kolejny, no Bienus z AWP jak na razie nie trafia. No ale po raz trzeci wychyla się tam do niego Daenowski. Trafia wprawdzie Bienus, zostawia mu 14 HP, no ale jednak to Bienus fraguje. Teraz jeszcze Patryk dorzuca fraga. No i ciężkie zdanie przed Goku, chociaż przeciwnicy są obici. Mogą to zrobić teraz gracze terrorystów. Ładnie Goku z jednym fragiem, ależ kosta tutaj. Świetna robota. No byli poobijani gracze terror, a mimo to udało mi się rundę urwać. Mamy rewiz, mamy 3-3. Tak, żart z pieskiem też był fenomenalny. Zobaczymy, kto w tym meczu będzie takim pieskiem. Ho, ho, ho. Ajajajajaj. Dobrze się bawią ci moi koledzy na tym Dreamhacku, naprawdę. I dobrze się bawią, myślę, w studiu komentatorskim. I równie dobrze bawią się poza nim, w hotelu. Tam myślę, nawet bawią się troszkę lepiej. Troszkę to może. Może nawet nie troszkę. Tymczasem tutaj LKN dobrze popatrzył plecy. Sfragował Daenowskiego 5-3. Dobre było to wejście na bomb side B. Spodziewali się raczej, że pod Adam nagrał teraz żadnym Zetero. Space Cowboy już 3 fragi w tej rundzie. Teraz Bienus tam zobaczył Sosnę.
Janose podchodzi na łoto, co tam wychyla. Janose lekko go bija, zobaczmy. Już wszyscy znowu skołachał, ma mocnego bloka. No i tak jak mówiłem, z pistoletu Janose fraguje 4 do 3. Na prowadzenie wychodzi beta. Spójrzmy może jak wyglądają fragi w tym meczu po tych 7 rundach. Jak na razie w ekipie Bety prowadzi Space Cowboy, bo 7 fragów, Patrick 6, 5, Bienus, LKNO 4 i Kosta na razie z 3 fragami. W gamie Dianowski 7, Sosna 4, 5, GFR, Goku 4 i 3 fragi JKL. Cześć Pustyny, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, którzy dopiero teraz weszli. My tutaj oczywiście robimy czwarty etap. LKNO wychodzi z piwnicy. 2 fragi zdobyte na środku, jest już przewaga po stronie Tero. Teraz Bienus wychyla z pałacu, ale dobrze, Dianowski, świetnie teraz Dianowski na palących zdobywa 2 fragi. I jeszcze daje szansę teraz graczom Gammy na ugranie tej rundy. No ale świetna teraz tutaj decyzja, jeśli chodzi właśnie o zawodników Bety, bo oni sobie poszli na bombset B, a ten bombset kompletnie odpuszczony. Ale nic dziwnego, tam w tarapatach dużych był Dianowski, udało mu się zabić 2 zawodników. Teraz ten chyba troszkę zbyt agresywnie, no po co wchodził do kuchni, nie musiał wcale tego robić. Przecież już podłożyli bombę gracze Bety, mogą teraz sobie spokojnie poczekać na antyterrorystów. Kosta teraz jeszcze zabija Dianowskiego, GFR będzie walczył sam na dół, GFR! I Space Cowboy nie daje tutaj mu żadnych szans. Mamy kolejną rundę do Bety, no i powoli, powoli uciekają z tym wynikiem zawodnicy Tero. No, żeby nie było tak jak ostatnio. Pamiętamy, tam był taki moment, że Gamma była po prostu bezsilna. Słabo zaczęli, później mieli swój dobry moment. No ale później już Beta dyktowała warunki aż do końca spotkania. No, zobaczmy, tutaj jest Sosna znów agresywnie na rampie. Patryk z Uzi daje sobie z nim radę. Space Cowboy na środku mocno obrywa, tutaj jeszcze dostał, ale ciągle przy życiu. W złym momencie chyba Patryk przestał patrzeć dywany, chociaż zdążył się obrócić. Patryk, ale że on to świetnie zrobił, 3 fragi od Patryka już w tej rundzie. LKN jeszcze zabija Goku, no i teraz GFR znów sam tutaj nie miał szans. Wychyla na środek, tam aż 2 graczy była w niego wcelowana. Mamy 6 rundę dla Bety. No i pora na Gammę, żeby się ogarnęło, no i ten... Zagranie Gammy, zobaczcie, oni teraz grali na 3 AWP-y. Także tutaj na 3 AWP-ki, o. Może być ciekawie. No ale też widzą, że gracze Bety ich po prostu pikują tutaj. Wygrywają w tych pojedynkach strzeleckich. Nie ma takich wejść ze smokami, z flashami. Raczej po prostu te pojedynki indywidualne wygrywają gracze Bety. Tutaj Cowboy już tutaj na galerii, Sosna wcelowany w pałac, no może to być frag dla niego, zobaczmy, tam wychyla Kosta. I fraguje go Sosna i fraguje na środku Dianowski, także te AWP jak najbardziej zdały teraz egzamin. Beta nie była na to przygotowana, nie wiedzieli, że aż na 3 snajperki zagra drużyna Gammy. Tao tak, Tao już udziela, słuchajcie, wywiadów na naszej stronie inetcox.pl, możecie zobaczyć, bo w ogóle mamy nową stronkę, nie wiem czy wiecie, taka niespodzianka. Jest nowa strona, Tao już tam udzielił wywiadu, mało tego, wywiad ten przeprowadził z nim Bob. Co jest, myślę, jeszcze większym zaskoczeniem dla wielu z was, bo to, znając Boba, to była taka, wiecie, lufa pytanie. Tymczasem teraz terroryści wiedzą, że już na AWP grają CT-ki i wchodzą tutaj ze smokami na BSA. Sosna jednak wychyla tam dobrze z tej AWP, sobie radzi Sosna i radzi sobie też dobrze z pistoletu. 3 fragi od Sosny, 1 od Dianowskiego, 1 od Goku. Runda wygrana przez Gammę. No i teraz jestem ciekawy, co Beta wymyśli. Wiedzą, że przeciwnicy mają aż 3 AWP. Nie ma się kaca, to komentuje się całkiem przyjemnie, kiedy ten kac jest, oj, myślę, że tutaj jest to o wiele cięższe wyzwanie, dlatego naprawdę szacunek dla chłopaków, bo puli to na głowę, myślę, że to może spowodować lekkiego kaca mimo wszystko. Teraz jeszcze GFR znów z AWP fraguje na górze B, także Sosna z AWP, GFR z AWP, no nie mogą znaleźć recepty na te snajperki, póki co gracze Bety. GFR robi sobie co chce, tam jeszcze na krótko podbiega Patyk i jeszcze bardzo mocno go obił GFR. 13 HP na koncie LKL, 27 na koncie Patryka. Patryk już nie żyje, zabity przez JKL-a.
No i JKL kończy rundę. Runda wygrana przez Gamma. Jeszcze tylko jednej rundy tak naprawdę brakuje graczom Gammy, żeby wyrównać ilość rund, jaką mieli gracze Gammy właśnie w poprzednim spotkaniu, kiedy grali na betę. Wtedy przypominam, beta wygrała 16 do 6. No, teraz Gamma już jest blisko poprawienia swojego wyniku. Zaraz być może będą mieli 6 rundę. Dynoski po fleszu będzie chyba wychylał na środek. Bardzo dobrze, Dynoski, Kosta już wyciągnięty. Zobaczmy tutaj GFR i Goku po jednym fragu. Jeszcze Pienus i LKNO przy życiu, ale widzicie, że kiedy beta gra Echo, to gracze Gammy jak na razie radzą sobie bez problemu. GFR bardzo agresywnie, no ale on potrafi naprawdę dobrze strzelać. Tutaj nie daje LKNO żadnych szans. Jeszcze Pienus ma bombę, ma 5 przeciwników i ma pistolet. I wie, że jeśli zdobędzie 50 fragów, to dostanie karambita, także duża presja tutaj ciąży na Pienusie. On na pewno bardzo chciałby sobie tutaj jeszcze pofragować. Ciekawe, czy będzie to mu dane. JKL już tam pędzi na plecy. No! 3 kliknięcia wystarczyły, żeby Bienus się złożył. 6 do 6. Mamy remis. Gamma już te 6 rund ugrała. Tyle samo, co w poprzednim spotkaniu. Pytanie, ile rund ugrają do końca gracze tej formacji. To tutaj widzimy przygotowany smoke, Goku tymczasem agresywnie na środku. Także zagrają ze smokami na A gracze Tero. A tymczasem bombsite A odpuszczony, no. Tak, taką decyzję podjęli gracze Gamma. Odpuszczamy A, będziemy później odbijać. Zobaczmy, bo tam poleciały już smoke i poleciały flesze. No i nastawienie na odbicie gracze Gammy. Ja jestem ciekawy, czy to się uda. Oj, ten smoke do respa, zobaczcie, jaki fatalny, zobaczcie, tam taka luka w smoku, no tutaj GFR nie ma najmniejszych problemów, aby to wykorzystać. Teraz dopiero dorzucili tam jeszcze smoka gracze bety, bomba już się plantuje, zobaczmy, Dynoski będzie tutaj wychodził bardzo agresywnie. No i udaje mi się zabić Kostę, także to odbicie może być dobre. Sosta na schodach, ale pada, jest frag o Space Cowboya, zrobiło nam się 3-3 i Dynoski bardzo mocno obity. Teraz jeszcze Space Cowboy dorzuca kolejnego fraga, świetnie to zrobił Space Cowboy, JKL od dżungli, ale tylko z jednym fragiem. No i 2-1, GFR kontra LKN, no i Patrick. Musi odbijać GFR, jest jeden frag. Czy będzie kolejny? Zobaczmy, GFR, czasu coraz mniej. Dobrze, rzucony smoke, jeszcze tam próbował poskanować. Patrick wie, że GFR będzie bronił, nie może go zabić. Patrick nie daje rady go zabić, ależ to zrobił GFR. Rozbroił sobie bombę w smoku, ależ błąd tutaj Patrika. Teraz jeszcze po czasie udało mu się GFR-a dorwać, ale... ale to za mało, no runda wygrana przez Gammę, dość szczęśliwie, ale też trzeba pochwalić GFR-a za bardzo tutaj sprytne zagranie, no wykorzystał tego smoka. No i błąd Patryka, czemu on tam po prostu do niego sobie nie podbiegł, wiedział, że czas też już się kończy. Gamma wygrywa rundę. I wychodzimy na prowadzenie, 7 do 6. Jeszcze dwie rundy teraz do końca pierwszej połowy. Nie, ja posłuchajcie, komentujemy dwa mecze, robimy sobie dwa meczeki projektowe, później jakąś przerwę, tak żebyście sobie na spokojnie mogli obejrzeć jeszcze dzisiejsze mecze Dreamhacka, bo ja wiem, że dużo z osób, które się tutaj interesują właśnie Counter Strike'iem, no z miłą chęcią sobie te mecze pooglądam, zwłaszcza mecze Victusów. Także ja tutaj robimy szybko nasze dwa mecze projektowe, kibicujemy oczywiście też naszym zawodnikom, a później możemy na spokojnie sobie obejrzeć Dreamhacka. Zobaczmy Dynoski, teraz z kuchni fraguje Space Cowboya. Bomba jednak już zaplantowana, 4-3, przewaga po stronie bety. No nie udało się na A, spróbowali na B, no i to wyszło graczom bety. Bombsite B już zajęty, Bienus teraz tutaj przy bombie czeka na odbijających antyterrorystów. JKL tam biegnie jako pierwszy, jest też Dynoski, zobaczmy Dynoski, udało mu się sfragować Bienusa. Już sobie tutaj podnosi kałacha, JKL rzucił bombę, mocno obił Kostę na galerii, świetny frag od JKL-a. LKN, no teraz jeszcze tam... sam, ależ dobre odbicie teraz ze strony Gammy, no właśnie takich zagrań teamowych, kiedy razem przede wszystkim odbijają gracze Gammy, tego na pewno zabrakło w ich poprzednich spotkaniach, teraz wygląda to już zdecydowanie lepiej. Tak, Exot, przegrałem wszystko, tak.
Muszę chyba jakiś oficjalny statement napisać. Także gratulacje dla Gammo, oni teraz naprawdę zagrali o wiele lepiej, zagrali teamowo. Rundę udało się wygrać 8 do 6. Taka przewaga po stronie Gammy, teraz sprytna tutaj wieżyczka na B, ależ to ładnie teraz Gamma zrobiła. No takich zagrań nie widzieliśmy w poprzednich meczach. Takich sprytnych właśnie jak teraz, no świetna podsadzka. Fajnie to wyszło, tak jak sobie dokładnie te zawodnicy zaplanowali. Jeszcze tam Daenowski wie, że Costa jest sam, no ale niepotrzebnie wychyla. No tutaj chciał być bohaterem jeszcze w tej ostatniej rundzie, to się nie udało. Chociaż Costa i tak ma wielkie tarapaty, jeszcze Goku teraz zobaczył bombę. Costa już tylko 30 HP, pali się nejdy, bez szans Costa. I Gamma wygrywa po pierwszej połowie 9 do 6. A co tam napisałeś Navi na czacie, że cię wyzywają? Przyznaj się. Cześć Duro, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy po pierwszej połowie pierwszego dzisiejszego spotkania w ramach naszego projektu GoGo CSGO. Finały LANowe już za pasem, już niedługo, bo 12 grudnia. A my sobie teraz oglądamy spotkanie rewanżowe pomiędzy Gammą a Betą. Jedna zmiana w Gammie za Rysena gra Daenowski. No i drużyna Gammy po tej pierwszej połowie wygrywa 9 do 6. Jestem ciekawy, jak oni sobie poradzą w Tero. Zobaczmy Space Cowboy na środku, bardzo agresywnie. Zobaczył tam już sosnę w piwnicy, no ale mądrze wycofuje tutaj Space Cowboy do kolegów. Teraz wyjście tutaj pałacem, sosna jeszcze wchodzi od łącznika, idealnie w timing zaskoczyły obłąd terrorystów. Dobre wejście Costy, mimo że tam LKN zdobył jednego fraga, jednego też zdobył Costa. No i mamy teraz sytuację 3 na 2. Patrick tutaj z GFR-em, bardzo ważny pojedynek, jednak wygrany przez Patryka. No i teraz Daenowski sam na 2. Musi chociaż podłożyć bombę, nie daje jednak rady. Dobra, ta obrona antyterrorystów, mimo że tam sosna ładnie wszedł tak naprawdę od łącznika, ładnie w timing, zdobył dwa fragi, no ale to było za mało. Gamma rundę przegrywa. No i teraz przekupili gracze terrorystów, mają, widzimy, takie Deagle, Petkę i Kevlary. No ale na jako na pewno będzie bardzo im ciężko rundę urwać. Gracze bety jak na razie. Oj, ładnie teraz Space Cowboy na środku tutaj jeszcze walczy, jeszcze ucieka, udało mu się uciec, zostało mu 36 HP, no ale życia nie stracił. Nadal tutaj jest jeszcze groźny dla swoich przeciwników. Gamma 9, Beta 7. No i zobaczmy, tutaj pokazali się na B gracze Gamma, ale już wycofują, teraz zbiorą się w taką kupę, a nie, to był fake, że uciekają z B, oni jednak będą tam wchodzić, tam na górze jest jednak Bienus, Bienus Love Matt. Także mamy tutaj pierwszą homoseksualną miłość w naszym czwartym etapie. To fajne, chociaż no wiadomo, Patryk tego nie popiera, wczoraj dość głośno o tym mówił. No i to wejście na B powstrzymane ładnie. Bienus, Patryk, Costa, Space Cowboy, właściwie każdy po fragu. Bienus 2. No i runda wygrana przez Betę. Teraz oczywiście full echo w wykonaniu Gammy. No i zobaczmy. Na echo będziemy mieli wejście na bombsite. A tutaj GFR od góry, ładnie agresywnie ustawiony LKN, ale ten pierwszy frag nawet nie celował. Dwa fragi do wódza Costa, no i JKL sam na 5, tylko pistolet, tylko Glock. No problemo for LKN. 3 fragi od niego, 2 fragi od Costy, runda wygrana przez BT. Mamy 9 do 9, no i teraz zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Teraz gracze Gammy na fullu. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie.
No nic dziwnego, słuchajcie, no jest DreamHack, wszyscy oglądają, wiadomo, te mecze. rekordów, jeśli chodzi o widzów, na pewno dzisiaj nie pobijemy. No ale oczywiście robimy to też dla zawodników, oni muszą rozegrać te spotkania. Prosta tam przyjmuje Nadal, tylko za 9 HP już na środku gracze Gammy. Ja tam myślę, że niektórzy by się cieszyli. Jakby nawet nawet jest to 530 osób, szczerze mówiąc nie myślałem, że będzie aż tyle dzisiaj. Myślałem, że wszyscy sobie pójdą na te inne kanały. A tymczasem 530 osób ogląda zmagania w czwartym etapie, zmagania Gammy z Beton. Bienus na środku, jeszcze udaje mi się wdzianać LKN, także to będzie prawdopodobnie runda dla Bety. Bo Goku zostaje sam na trzech. Jest tutaj w oknie, zobaczył Bienusa, no i udało mi się go sfregować. Space Cowboy, a i tam chyba nie wiedział, że już tak szybko może być Goku. Kosto zauważył, że Goku przebiegł i może być już od łącznika, powinien dać info koledze. Dwóch na jednego. 15 sekund do końca, musi Goku już atakować na któryś z bombsite'ów, wybiera sobie bombsite, a tam sprytnie Space Cowboy go przepuścił. Już biega mu na plecy, 7 sekund do końca, dobrze, teraz Space Cowboy zabawił się na czas z Goku. Nawet gdyby Goku go zabił, to chyba i tak, nawet gdybym Goku go zabił, to chyba i tak już nie miałby czasu, żeby podłożyć bombę. Dokładnie, jest kameralnie, nie ma takiego spamu, jest miło, sympatycznie. Nie ma takich hejtów wielkich, nie ma tych wszystkich hejterów. To cieszy. Cisie. Słuchajcie, beta prowadzi. 10 do 9, teraz jednak ładnie go z refragiem na środku. Mimo że mają eko gracze Gammy, to jednak no, walczą. Ale Goku teraz tarapat, już tam poleciał Mołotow z galerii, poleciał ten flash, Goku musi uciekać, 43 HP tylko na jego koncie. Pod B teraz gracze Gammy będą próbowali tam wejść, tam prawdopodobnie jest El Bienusso. Tak jest, Bienus ustawiony na górze. Dwa fragi, pewnie tutaj Bienus sobie poradził, bez straty HP. No i teraz Goku. Sam na 4, jeszcze wychylany jego Bienus. Trzy fragi zdobyte. Runda wygrana. Czy dziś odbijam Red Ambush? Dziś raczej nie. Może jakoś w przyszłym tygodniu. Muszę wyżebrać jakieś skiny czy coś. Postaram się. No, może mieli troszkę szczęścia. Subcray, może wiesz, akurat mieli swój dzień, mecze im wyszły. Tak też przecież bywa. Może teraz mają po prostu słabszy dzień, no nie wiadomo, zobaczmy Space Cowboy, teraz agresywnie na środku, tam Darius przychodzi przez Smoke'a, ale to dobrze, teraz Space Cowboy, są zabija LKN-o. No i mamy 4 na 4, a Costa tylko 18 HP. Najwyższa pora, żeby Gamma zaczęła rundy zdobywać, jeśli chcą jeszcze tutaj powalczyć, jeśli myślą o zwycięstwie, to znaczy. Sosna po raz kolejny, bardzo pewnie z AWP-y. Goku fraguje Costę, teraz dopiero refrag od Bienusa, jest i Patryk, no już myślałem, że to będzie łatwa runda dla Gammy. Tymczasem dobre zachowanie teraz Bienusa i Patryka zdobyli po fragu, no i wyrównała nam się sytuacja. Mamy dwóch na dwóch. Bienus, Patryk kontra JKL i GFR. 50 sekund do końca, także jeszcze sporo czasu, jeszcze mogą tutaj coś wymyślić gracze Gammy. Dobrze tam rzucony flash, chociaż Patryk wcelowany, ale we dwójkę wychylają teraz na niego gracze Tero. Smoke na pakę, ciekawa zagrywka, no i JKL fraguje Bienusa, mamy rundę dla Gammy, no i robi się coraz ciekawiej. Antyterroryści mają jeszcze pieniądze, także mogą sobie teraz ze spokojem zagrać. Space Cowboy na pewno tam rzucił jedną broń LKN-o. No dokładnie, Subcray. Goku gra bardzo dobrze w etapach. Kaper również. Mało tego, na przykład Kaper, wydaje mi się, że jak graliśmy nawet na niego na jakichś matchmakingach czy coś, to grał o wiele lepiej. Tymczasem tutaj w projekcie, no, coś mu nie idzie. Tak jakby się troszkę zablokował. Jakaś przerwa. Sośnie się woda zagotowała. To mogę sobie wziąć
Szuka wody. No może nie mam dzisiaj kaca jak niektórzy. No zobaczcie, w tym etapie tak naprawdę nie ma już takich wielkich indywidualności. Ciężko tutaj się tak wyróżnić. Bo te drużyny są oczywiście bardzo wyrównane. Tutaj tym takim kluczowym elementem jest jednak ta gra taka drużynowa, gra teamplayowa. To jak zawodnicy potrafią się pomiędzy sobą dogadywać. Tutaj jeszcze nie mamy takich bohaterów, co robią po 40 fragów, prawda? Oczywiście są tacy, którzy się tutaj również wyróżniają, również dużo fragują, również strzelają ace'y, wygrywają ładne klacze, no ale na pewno nie w takiej ilości, jak to widzieliśmy w poprzednich etapach. No, Subcry, tak jak mówię, może mieli też, wiesz, troszkę szczęścia, że po prostu dobrało im tam tak zawodników, że no, wybijali się, błyszczeli na ich tle. Tutaj, tak jak mówię, tutaj już tego nie ma. Tutaj już trzeba grać dobrze drużynowo, trzeba dawać sobie dobre info, wychylać razem z kolegami, robić sobie przewagę. No i tak wygrywa się mecze w czwartym etapie, czego świetnym przykładem jest Epsilon, który zobaczymy w drugim dzisiejszym meczu. Terroryści, już tutaj przygotowani na gwiazd B, tam zawsze leci smoke, zawsze leci nade. Nie dają oni graczom teraz zraszować tej góry B. Kosta już wcelowany na galerii, tam poleciał jednak flash, no ale absolutnie tego flasha Kosta nie dostaje. Łatwy frag, tutaj leży już Dianowski, jest przewaga po stronie bety. Nadal cierpliwie czeka beta, nadal czekają tutaj na BS-ach. Czekają na jakiś ruch ze strony gammy. JKL na środku. No, nikogo tam nie zobaczył, już będzie prawdopodobnie wycofywał do kolegów. No i szykuje nam się wejście na bombsite Bena. A tam tak naprawdę jest aż trzech zawodników. Mamy Bienusa, mamy Patryka, no i mamy jeszcze Kosta na galerii. Także mega, mega ciężkie zadanie. Teraz czeka gracze bety, zwłaszcza jeśli będą tak sobie tutaj powoli podchodzić. Bienus już wcelowany w okno. Bienus już zobaczył, że będą teraz wchodzić gracze Tero. Ładnie Bienus z pierwszym fragiem już na pewno dał info kolegom. Pomaga dobrze Patryk, ładnie się tutaj wypełniają gracze CT. Zobaczcie, ciężkie zadanie JKL, chociaż teraz udaje mu się sfragować jednego z zawodników. Bierze bombę, 20 sekund do końca, JKL decyduje się już podkładać. Ale podbiega tam na blisko Patryk, nie dał rady skowerować GFR. No i nie dał rady też wygrać tej rundy, było jeszcze trzech przeciwników, no i to Space Cowboy fraguje. I to jest 12 runda dla bety. Echo po stronie gammy. Ciężkie zadanie przed gammą, ta obrona, jeśli chodzi o betę, naprawdę wygląda bardzo solidnie. Zawsze lecą te mołotowy, zawsze lecą smoki bądź nade. No nie chcą, żeby tutaj mogli sobie ładnie zraszować gracze gammy, bo chodzi pałacem, tam jednak dobrze wcelowany LK, no tylko na to czekał. Reszta graczy na rampie, już za momencik będą przechodzili przez tego smoka. Tam jest Space Cowboy na krótko. To będzie chyba fragowanie dla Space Cowboya. Raz, dwa, trzej, tylko dwa fragi. Jeszcze tam Kosta zabija w międzyczasie GFR, LKN kończy. Ale zrobili gracze bety teraz to, co do nich należało. Postawili solidną obronę na A. Obronę, która nie dała się przełamać graczom gammy. Dresdo, teraz przechodzi drużyna, która wygra, pierwsza piątka, która wygra całą ligę oraz pięciu zawodników z pozostałych drużyn, których my wybierzemy. Cześć Iwonka, siemanko. No jeśli drużyna MyMaxa wygra, no to znaczy, że nie jest on takim drewnem, skoro jego drużyna wygrała, prawda?
Cześć Konopski, witam bardzo serdecznie. 13:10 dla bety. Dobiega końca powoli to nasze pierwsze dzisiejsze spotkanie. Przed nami jeszcze jedno, tam zobaczymy w akcji drużynę Epsilonu. Oni będą grali na Zetę, także to też będzie okazja do rewanżu, bo przypominam, że w pierwszym meczu to Epsilon wygrał z nimi 16-6. No mieli bombę gracze Gunmy, mieli to dobre wejście na bombsite, a nie wiem czemu tak... Naprawdę łatwo dali się teraz powyciągać graczom bety przy tym odbiciu. Chyba troszkę zbyt agresywnie, chyba troszkę za bardzo wychylali. Hitmaster, wy mówicie takie mądre rzeczy, że ja aż po was powtarzam, jestem z was dumny. Ja nie jestem za nikim, Grabku. Ani za betą, ani za gamą. Ja kibicuję tutaj wszystkim zawodnikom, żeby po prostu zagrali dobre spotkanie. Nie mam tutaj jakichś swoich, wiesz, typów, ale teraz... Ależ przeskanował Goku Space Cowboya przez Smoke, ale tam aż szczęście. Przez pierwsze dwie rundy mieliśmy dwa takie skany przez Smoke'a, teraz trochę tego zabrakło, ale... Goku naprawdę miał w tej akcji sporo szczęścia, ale są flesze górą. Goku już będzie wchodzić na AGFR, zamyka akcję od Connecta, to może być dobre wejście. Zobaczę tam Patryka na galerii. Ładnie Danowski, ładnie GFR. Dobre teraz wejście Gammy, naprawdę no bezbłędne. Zaczęło się od tego fraga przez Smoke'a od Goku. No i teraz mamy już 5 na 2. Kosta jeszcze tutaj sfragowany przez GFR-a. Bienus czeka, aż GFR wychyli. No i doczekał się Bienus. Ale był tam również Sosna, który dobrze refraguje. Jest 11 runda dla Gammy. Bardzo dobrze zagrana teraz runda przez Gammy, praktycznie bezbłędnie. Dokładnie, ale tak jak mówisz. Oj, wredna! Misiu. 621 osób, słuchajcie, mamy rekord dzisiaj. Beta na prowadzeniu, 14-11, no ale Gamma zagrała bardzo dobrą rundę, no i tym samym zmusiła gracze bety do rundy eko. Patryk i Kostka tam we dwójkę z Diglem na środku, dobrze jednak popestkował sobie JKL, no i Kosie zostało tylko 25 HP. W naszym turnieju do wygrania są koszulki, serwery i uścisk dłoni prezesa. No my tu gadu gadu, a GFR właśnie zrobił coś niesamowitego. Nie wiem, czy ktoś to widział. Tej rundy nie mogłoby już przegrać gracze Tero, teraz jeszcze JKF fraguje Bienusa. Co to w ogóle było? Co ten GFR teraz zrobił? No nie wiem, czy wszyscy to, czy wy to widzieliście? Skokus, AWP na luzaku, skanik. Aha. Można i tak. Nie pamiętam, kiedy ostatnio zdobyłem takiego fraga, no ale dobra. Słuchajcie, jedna runda tylko brakuje, będzie do zwycięstwa. Zobaczmy może na fragi. Beta. Space Cowboy 21, LK na 20, Patrick 19, 17, Bienus 14, Costa, Gamma, GFR 21, Goku 19, 14, Sosna 19, Dajanowski 15, JKL. Space Cowboy zabija teraz Dajanowskiego, Sosna fraguje LKeno. 3 na 2, przewaga po stronie Gammy, no oni tutaj jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Space Cowboy się spali, no i teraz Patik sam na 3. Jeśli tę rundę wygra Gamma, to będą tych rund mieli już 13. Beta prawdopodobnie zagra wtedy rundę Echo. I to może być 14-14, no i będziemy mieli bardzo emocjonującą końcówkę. Przypominam, że pierwsze spotkanie skończyło się zwycięstwem 16-6 dla Bety. No, teraz mamy zupełnie inne spotkanie. Widzicie, mecz meczowi nierówny. Patryk jeszcze tutaj skrada się od góry, zabija GFR-a. No i dostał
słynną pestkę od JKL-a, ten jeszcze podnosi AWP dla kolegi. 14-13. Myślałem, że tutaj Beta będzie musiała grać rundę eko, ale nie, jednak nie, jednak jeszcze mieli pieniądze. Także mogą sobie spokojnie zagrać na fullu. Tymczasem Gamma szykuje nam tutaj wejście ze smokami na bomb site A. Czy to będzie fake? Zobaczmy. Tak, bo tam jest trójka zawodników, dwójka z paką pod B, jeden już tam rotuje, zobaczmy czy to będzie wejście, czy nie, LKN-o troszkę się tam przypiekł. Ale gracze Bety nie przerotowali, dwójka została na B, bardzo dobrze tutaj i Patrick, i Bienus, chociaż Bienus już oberwał, 20 HP na jego koncie, będą teraz wchodzić tutaj gracze Gammy na BSB, no ale muszą się pospieszyć zanim przerotuje reszta tutaj drużyny. Patryk już z pierwszym fragiem, Patryk z kolejnym, ależ no, tak naprawdę łatwo sobie tam pofragował. W ogóle na tą miejscówkę nie patrzyli się gracze Gammy. Kosta dorzuca kolejnego fraga i GFR bez większych szans, 15 runda dla Bety. No, ten fake tak naprawdę nie mógł się udać, bo żaden, mimo że tam było aż 3 graczy Gammy, to żaden z nich tak naprawdę się tam nawet nie pokazał. Nie było tego wejścia na ten bombsite, nie... Nie przerotowali gracze Bety, spokojnie sobie poczekali na wejście Gammy na B. Wiedzieli, że to jest fake. Zdążyli też przerotować, bo długo zbierali się tak naprawdę do tego wejścia gracze Gammy. Ładnie tam jeszcze wyklikał ich Patrick z ABS-a. No i to musiała być runda dla Bety. Runda 15-15. Na resztkach teraz gracze Gammy. Widzimy dwa scouty, dwa kałachy i jeden tag. No i to jest duży, duży problem dla tych zawodników. Przegrali wtedy 16-6, teraz mogą przegrać 16-13. No być tak blisko tego remisu chociażby. Na pewno zwycięstwo by się przydało graczom tej drużyny, bo oni przecież oprócz tego pierwszego meczu, no to pozostałe przegrali. Teraz z Mołotowy z Mołki na JKL, fraguje Space Cowboya, bardzo mało HP jednak na jego koncie, Kosta nie ma problemu, żeby go zabić. 4-2, Dynastic GFR jeszcze przy życiu. GFR podnosi kałacha, Bienus ciągle jeszcze na B. Widzi, że koledzy dobrze sobie radzą na A, w razie jakiegoś fake'a, w razie jakiejś próby wejścia na B, jeszcze tam byłby Bienus. Tymczasem LKN zabija Dynastickiego. Kosta kończy rundę. 16-13, takim wynikiem kończy się mecz rewanżowy pomiędzy Gammą a Betą. Na pewno było lepiej niż w pierwszym spotkaniu, ale ani tak niewystarczająco. A my witamy miłą panią Wredna. No dziękuję ci uprzejmie, czwarty miesiąc z koksami. Dzięki wielkie. Słuchajcie, pierwszy mecz za nami.